piękny, słoneczny dzień. Zapewne wiele osób wsiadło dzisiaj do swoich samochodów zupełnie nie zastanawiając się nad tematem śmierci, bo myślę, że wielokrotnie temat śmierci jest odsuwany na bok. Kojarzymy ją może z hospicjum, może ze szpitalem. Miesiąc listopad podobno nastraja nas do myślenia o śmierci, o swojej śmierci. Czy tak na pewno jest? Myślę, że to jest trochę tak jak z tym samochodem. Samochód to jest najbardziej śmiercionośny środek transportu, a mimo tego wsiadamy do niego i zupełnie przecież nie myślimy o tym, czy dojedziemy, czy nie dojedziemy, po prostu bierzemy to tak, jak jest. Podobnie jest w życiu duchowym, w życiu chrześcijańskim. Mamy do wyboru dwie opcje. Jedna opcja zakłada, że gdzieś będzie kiedyś sąd i po naszej śmierci, co zostawiamy sobie na później, w jakiś sposób zostaniemy osądzeni. Problem jest taki, że przeżywamy życie cały czas ze świadomością tego, z tyłu głowy, czy jakiegoś takiego wiercenia w brzuchu, że gdzieś to pytanie, co będzie ze mną rzeczywiście po mojej śmierci, powoduje we mnie ogromny lęk. I z tym mamy problem. Druga opcja zakłada również sąd, ale zakłada to, że jeżeli uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, uwierzymy w to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, w to, że On zabrał cały nasz lęk, strach i grzech na ten krzyż, i poszedł na ten krzyż z tymi wszystkimi moimi obciążeniami, kiedy będzie sąd, to wtedy On przyjdzie na ten sąd i powie: Ty jesteś mój, Ty jesteś usprawiedliwionym grzesznikiem. W tej opcji pytanie o sąd, o to, co stanie się ze mną po śmierci, wydarza się tu i teraz. I dlatego mogę przeżyć całe życie spokojnie, myśląc o tym, że ten Jezus na sądzie przyjdzie i mnie usprawiedliwi, bo jestem usprawiedliwionym grzesznikiem. Pytanie, jakie należy zadać na koniec, w której opcji jestem, w której opcji jesteś, którą opcję wybierasz. Niech Pan Bóg Ci błogosławi.